O technologii druku 3D słyszał prawdopodobnie każdy. W mediach głośno było o przestrzennych domach, częściach maszyn czy modelach analitycznych tworzonych właśnie za pomocą pierwszych drukarek 3D. Ciężko obecnie wskazać branżę, która nie zyska na rozwijaniu technik druku przestrzennego. Tańsze badania, dokładniejsza obróbka materiałów, plastyczność i podatność na modyfikacje. Są jednak takie obszary gospodarki, które szczególnie upodobały sobie druk 3D. Jednym z nich jest medycyna. I tak się składa, że Polacy są autorami kilku niezwykle interesujących patentów właśnie w tej dziedzinie. Kto wymyślił druk 3D? Jak wyglądały jego początki i na czym polega wkład naszego kraju w rozwój tej technologii? Tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku. Przyjęło się, że druk 3D powstał w 1984 roku i jest to data oficjalna, chociaż tak naprawdę prace koncepcyjne nad tą technologią sięgają początków lat 70. XX wieku. W 1971 roku Francuz Pierre Siraud opisał metodę produkcji wyrobów o dowolnej geometrii poprzez dodanie sproszkowanego materiału, wykorzystując do tego źródło energii. Dwa lata później metoda została opublikowana i dała teoretyczne podwaliny dla technologii, którą dziś określamy jako SLS, czyli w polskim tłumaczeniu selektywnego spiekania laserem. Zanim pierwsze drukarki tego typu zaczną działać, minie jednak jeszcze ponad 20 lat. Przybywało ochotników do pracy nad stworzeniem nowej technologii. Wśród nich znalazły się nazwiska takie jak Ross Householder, Bill Masters czy Clark Descartes. Wielkie umysły i wybitni wizjonerzy. Ale skupmy się na konkretach. A konkrety są takie, że pierwsza technika drukowania przestrzennego została opracowana w 1984 przez Chucka Halla i opatentowana w 1986 roku jako stereolitografia. Kolejna technika wydruku polega na osadzaniu topionego materiału z wykorzystaniem tworzywa termoplastycznego. Określa się ją mianem techniki FDM. Została opracowana w 1988 roku przez Scotta Crampa, który rok później zdecydował się założyć firmę o nazwie Stratasys. Swoją pierwszą maszynę, 3D Modeler, zaczął jednak sprzedawać ze sporym opóźnieniem, bo dopiero w 1992 roku. W tym samym czasie skonstruowano wreszcie pierwszą drukarkę wykorzystującą wspomnianą na początku technikę Selective Laser Sintering, znacznie dokładniejszą niż FDM. Prototyp drukarki 3D, przypominającej sprzęt, który kojarzymy z laboratoriami XXI wieku, zbudował Adrian Bowyer. Potem w ramach projektu RepRap ten sam naukowiec stworzył kolejne modele. Inni badacze na bazie dorobku Bowyera na początku XXI wieku rozpoczęli pracę nad zastosowaniem technik podobnych do wydruku 3D w medycynie. Najważniejsze było określenie najbardziej optymalnych materiałów, które nadawałyby się do wykorzystania w tej specjalistycznej dziedzinie. I tutaj przechodzimy do clou tego odcinka. Made in Poland. Sporą cegiełkę do drukowania przestrzennego dołożyli nasi polscy naukowcy. Samo drukowanie 3D nie było co prawda ich odkryciem, ale do dziś polskie firmy dysponują wieloma patentami związanymi z tym sposobem drukowania. Najpopularniejsze z nich możemy znaleźć właśnie w branży medycznej. Prym na polskim rynku w tej dziedzinie wiodą firmy takie jak 3D Genes Implant czy PrintMed. Zajmują się produkowaniem modeli narządów wewnętrznych, które potem są wykorzystywane w edukacji medycznej. Dlaczego druk 3D jest tak bardzo ceniony w medycynie? Największą zaletą modeli drukowanych w technologii 3D jest ich dokładność. Dzięki stosowanej technologii drukarki mogą odwzorować rzeczywisty obiekt w najmniejszych szczegółach. Takim obiektem może być na przykład pojedyncza komórka tworząca ludzki organ. Tworzone przez drukarki obiekty stają się obiektem testów, skanów, a także sprawdzają się w edukacji lekarzy na całym świecie. Studenci medycyny mają dostęp do naturalnej wielkości sztucznych narządów, na których ćwiczą przeprowadzanie prostych zabiegów, ale i skomplikowanych operacji. Do tego na profesjonalnych drukarkach 3D można przygotować modele narządów zmienionych pod wpływem różnych chorób. Proces ten sam w sobie jest niezwykle ciekawy. Wydrukowane zdrowe modele są następnie sztucznie zmieniane w warunkach laboratoryjnych w taki sposób, aby oddać zmiany, którym ulegają prawdziwe narządy pod wpływem choroby. Syntetyczne modele wypełniają lukę między testami na zwierzętach i testami klinicznymi, pozwalając na drastyczne zmniejszenie kosztów wprowadzania leków lub
nowych zabiegów. Wydruki 3D pomagają też lekarzom przygotować się do operacji. Na modelach 3D można przeprowadzić symulację zabiegu z zaplanowaniem poszczególnych etapów. Taka praktyka pozwala też wykryć ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z poszczególnymi operacjami. Właśnie dzięki temu medycy mogą dobrać odpowiednią technikę operowania, zanim jeszcze pacjent znajdzie się na sali. Bardzo zaawansowany model przedoperacyjny na drukarkach 3D przygotowała wspomniana wcześniej firma PrintMed 3D. Na potrzeby kliniki i zabiegu chirurgicznego wydrukowała model czaszki dziecka z wodogłowiem, który miał posłużyć do zaplanowania operacji wszczepienia implantu osłaniającego mózg. Wykonanie takiego modelu byłoby praktycznie niemożliwe, a już na pewno bardzo trudne, gdyby nie technologia 3D. Koszt zaprojektowania i wykonania modelu czaszki za pomocą technologii druku 3D wyniósł zaledwie 3000 zł. W przypadku korzystania z innych metod, koszt mógłby być zdecydowanie większy, a być może nawet wykraczać poza możliwości kliniki. 3D skróciło również sam okres realizacji zadania z przewidywanych 3 tygodni do zaledwie 30 godzin. Dziś epidemia COVID-19 sprawiła, że na nowo odkryliśmy drukowanie przestrzenne. W światowej czołówce znalazło się kilka polskich firm. Zespół krakowskich inżynierów opracował projekt respiratora, który można wydrukować właśnie za pomocą drukarki 3D. W ten sposób Szymon Chrupczalski i Mateusz Janowski chcą włączyć się w ratowanie życia osobom walczącym z wirusem COVID-19. Naukowcy udostępnili swój projekt w sieci za darmo. Pamiętajmy jednak o tym, że technologia 3D jest teraz powszechnie wykorzystywana nie tylko w przemyśle medycznym, chociaż to właśnie tam dokonuje największych przełomów. Możliwości drukarek 3D są ogromne. Za ich pomocą wydrukujemy praktycznie wszystko. Skomplikowane, wieloczęściowe modele i najprostsze przedmioty codziennego użytku. Zajrzyjcie na pozostałe filmy z serii Made in Poland, gdzie usłyszycie o innych polskich wynalazkach, tych nowoczesnych, jak i tych z poprzednich epok.